Hehehe, powracamy do serii Marvel Avengers po feralnym ostatnim odcinku, gdzie mi się dużo niestety nie nagrało, ale no trudno się mówi. Na szczęście fabularnie za dużo tam się nie działo. Jeden chyba taki fart, ale no niestety. Jarvis się chyba psuje, Avengersi się znowu rozpadli po tym jak przybył Thor. Akha. Ja znowu jestem sam, jak to określi. Wow. Jarvis, czemu nie mogę tego otworzyć? Przykro mi, panno Khan. Trwa procedura zamknięcia. Do przywrócenia normalnego zasilania będę potrzebował pomocy pana Starka. Coś jest nie tak. Jarvis... Nie mogę uwierzyć, że jestem tu zupełnie sama. Jak mam być szczery, to mi przypomina... Tak właśnie wyglądał mniej więcej Ultron na początku. Tu nie mogę. Tu nie mogę. No, super. Tu nie mogę. Jest coraz lepiej. Pusto. A Chimera właśnie zaczynała wracać do życia. Właśnie, tu jest pokój Kapitana Ameryki. To mam pytanie. Czyj to jest pokój? Clint Barton. To naprawdę nie jest... To nie jest Falcon? A przepraszam, aż szybko spojrzę jak tylko, bo nie pamiętam, niestety tak bardzo się nie znam. A nie, to jest Hawkeye. To jest Hawkeye, aha. Czyli co, Hawkeye jeszcze będzie? O, tu możemy. Phil Sheldon na żywo z Manhattanu. Dzisiejszego wieczora byliśmy świadkami koszmaru. Wow, nawet ludzie z S.H.I.E.L.D. odeszli. Może pomyśleli, że Hulk wszystko rozwali. Advanced Idea Mechanics udało się nam uniknąć nad Nowym Jorkiem tragedii na miarę dnia A. Gdyby nie szybka reakcja sił obronnych, to jest strasznie dziwne. A mogę do mojego pokoju? Żaden pokój, dobra. Hulk i Iron Man się tłuką. To i pa... na... ta. Jarvis, mamy nagranie z przesłuchania Moniki przez Bruce'a? Oczywiście, panienko. Można je zobaczyć w przedsionku pokoju przesłuchań. Jeśli mogę, panno Khan, czego będzie pani szukać na filmie z przesłuchania? Nie wiem. Muszę spróbować coś znaleźć. Może ona popełniła jakiś błąd. Jeśli Tony wróci, może ustali, co napędza te maszyny. Ja mam wrażenie, że to już nie jest Jarvis, tylko to jest tamten. I właśnie, a doszedł tam nowy boss w ogóle do biblioteczki? Nie to, to.
A, coś zrobiłem, jakieś wyzwanie. Jakie? Aha. O, nowy ciuch odblokowaliśmy. Nie. Przecież tylko lekcjonerskie. Nawet fajne. Bez chyba bardziej mi się podobają te niż... Te ciuchy są fajniejsze niż ten jej kostium. Coś mi tu śmierdzi. Prawdziwym wrogiem jest AIM. Szkoda, że Bruce i Tony tego nie widzieli. Bez obrazy, Jarvis, ale chciałabym, żeby na pokładzie była jeszcze jakaś osoba. Nie obrażam się, panienko Khan. Może zobaczmy w ten pokój. To stąd ją wydostali. O, w gniecenie. Bruce nieźle się wkurzył. Co? To fioletowe coś jest dosłownie wszędzie. Kamera! O, fuck. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Co się tak ma być? Okej. Nagranie z przesłuchania. Poszukam wskazówek. Niech zgadnę. Planujesz wielką niespodziankę na premierę Adaptoida. Dalej, Monika, daj mi coś. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. Adaptoidy zostaną uruchomione! Ocalenie świata wymaga poświęceń! To nie ma sensu. Chciałabym pomówić z tatą. Dzwonię do Yusufa Khana. Nie, nie, Jarvis, nie chodziło mi o... Halo? Beta, czy to ty? O, Kamalo, jeśli tam jesteś, tęsknię za tobą. Słuchaj, nie jestem zły, tylko wróć do domu. To jest na pewno... Przepraszam. Nie powinienem ci kazać ukrywać mocy. Może się boisz. Jesteś niepewna, bo... Pamiętaj, najważniejsze jest to, żeby zawsze żyć w zgodzie ze sobą. Kocham cię, Beto. Ja ciebie bardziej. Szum w głowie jej chcą zrobić. Zostaną uruchomione! Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. Choćbyś przekopał ziemię... Lata! Choćbyś przekopał ziemię. Przekopiesz ziemię. O to chodzi, jasne! Satelita! Satelita! Avengersi, jeśli mnie słyszycie, chyba coś znalazłam. Hej, nawaliłam, wiem.
Tak bardzo chciałam obwinić Aim za to, co się stało w dniu, a że mnie zaślepiło. Ale kapitan musiał mieć powód, żeby zrobić to, co zrobił. Czuję to. Ludzie wierzą w Avengersów. Nie ze względu na ekstra moce, ale dlatego, że choćby nie wiem, jak było źle, choćbyście się strasznie kłócili, zawsze jesteście razem. Nie rozumiecie? Największą supermocą jest to, co was różni. Byłam tylko dziwną nastolatką z Jersey, nikim więcej. Ale dostrzegliście, kim naprawdę jestem. Przygarnęliście mnie. Tam wciąż jest drań, który chce skrzywdzić świat. Ale powstrzymamy go. Dobro nie jest tym, kim jesteście. To, co robicie? Kto to? O, Hulk. On zawsze ma bluzę ze sobą. Wlewasz. Ja nie... Rozumiem. No, wzruszył się. To wysokość, suche oczy. Słuchaj, ja nie jestem dobry. Przepraszam, więc... Ja też. Spoko. No, to masz wskazówkę? Tak, w przesłuchaniu. Bez obrazy, ale nie można pokazać kraty Bruce'a? Słuchaj. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. No i? Monika ma rację. Laboratorium nie ma na ziemi. Chyba nie kumam. Kiedy mnie złapali, Monika i Tarleton się kłócili. Tarleton musiał wyjść, a w tym czasie Monika wyświetliła współrzędne satelity zwanej Ambrozja. Ambrozja? To był biomedyczny projekt badawczy S.H.I.E.L.D. AIM musiało go przejąć po dniu A. Świetne miejsce na ukrycie eksperymentów na Inhumans. Gdybyśmy chcieli badać Inhumans na poziomie komórkowym, to brak ciążenia bardzo by pasował. Brawo. Dobrze. Wiemy, gdzie mamy się udać. Musimy tylko znaleźć sposób, żeby ta... Sorry, Iron Man. To mi wyskoczyło, że mamy jakiś fajny przedmiot. Projekt pancerza gwiezdnego, proszę pana. Pamiętam, że zarzucił go pan, ponieważ nie był w stanie wygenerować dostatecznego przyspieszenia w pomocniczym... Tak, tak, nie zanudzaj wszystkich szczegółami. To było zanim miałem dostęp do pana skurczonego. Jarvis, połącz mnie z Pimem. Aha. Co tam słychać? Proszę, powiedz, że dzwonisz, żeby pogawędzić. Tak, chciałbym sobie pogadać z kilkoma cząstkami Pima. Mam tu akcelerator do zmniejszenia.
więc musisz się włamać do pilnie strzeżonej placówki AIM. Słyszałeś kiedyś o Meridian? Ciężko będzie się tam dostać. To miejsce, to nie przelewki. Wdowo? Muszę przyznać, że kiedy jesteś na nas wkurzony, wychodzą ci niezłe przemowy. Słuchaj, Nat, zachowaliśmy się jak kretyni. Ja... Choć lubię twoje skamlenie, wygląda na to, że mamy coś do zrobienia. Mogę zabrać nas do Meridian. Nas? Siedzimy w tym razem, prawda? Nie ma czasu do stracenia. A to? Jejku, muszę grać Ironmanem. No dobra, znaczy no w teorii mogę zmienić, ale... Zostałem pojmany. Nie udało im się odkryć, jak używać cząstek, ale na pewno wszystko zabezpieczyli. Dobrze. Niewiele dróg prowadzi do Meridian. Myślę, że najlepiej będzie nam przejąć jeden z ich pociągów hiperobwodowych i zabrać go wprost do centrum operacji. Mogę zhakować pociąg, lecz to na razie mrowisko. AIM będzie w stanie namierzyć nasze położenie. Musicie się śpieszyć. Wpadniemy tam ostro i rozwalimy tę bazę. Dobrze, lubię bezpośrednie działanie. Znaczy tej misji na pewno nie zrobimy całej. Przez cały mój okres działania wewnątrz AIM nie dostałam zgody na odwiedzenie Meridian. Cóż, Nat, niedługo będziesz miała okazję tam zajrzeć. Przesyłam wam współrzędne wejścia do stacji linii hiperobwodowej. Ruszajmy! Ile super tajnych baz badawczych ma AIM? Za dużo. Ale Meridian jest najważniejsza, nie licząc Nowego Jorku. No to lecimy. Obawiasz się użycia cząstki Pima na swojej zbroi? Hank to mądry gość, ale cząstki Pima są co najmniej niestabilne. Jeśli sprawi, że zaczną działać, może dostaniemy to, czego nam trzeba, więc... Oczekujemy cudu? Wiesz, że nadal cię słyszę. O kurczę, na znowu to zrobiliśmy. Zmiana kanału. Ten gość już nie wstanie. Kurde, byłem pierwszy. O, fuck. Dobra, a jakie jest wyzwanie na Ironmana? Zdrowym inteligentnych rakiet. Co są inteligentne rakiety? To są inteligentne rakiety? Rakiety, spadek na ziemię, oszczędzenie... Inteligentne rakiety są! Fuck. Nara, gościu!
Oto i stacja hiperobwodowa. Chroni ją pole siłowe. Zniszczcie jego źródło zasilania, a ja zhakuję ich system, by wezwać pociąg. Zrozumiano. No kurczę, trochę niedobrze. Nie podoba mi się to. Mam tu poważne firewalle, potrzebuję więcej czasu. Robi się, tylko załatw nam ten pociąg. Żegnaj! Dzięki, dzięki! Będę tu aż do czwartku! Pociąg czeka na nas, ale wszyscy tam są teraz podwójnie czujni. Damy sobie radę. Tu! Proszę wsiadać! Serio, Tony? To jedna z moich starych tożsamości. Szlak! W pobliżu mrowiska cząstki! Możliwe. Bo tutaj mi wyskakuje brzydki komunikat, że nie mam miejsca, że... Coś jeszcze... Nie da się tak jak chciałem. Nie mamy już czasu, Hank. Jeszcze nie! Jeszcze trochę. Weźmy to, po co tu przyszliśmy. Eee...
zabieram jeżeń! Gdzie? A tu. Oto Meridian. Cholera, pszczółki z AIM nie próżnowały. W głębi bazy wykryłem sygnaturę cząstek Pima. Aktualizuję pański hat. I za to cię kocham, Jarvis. O, jesteście uroczy. Cholera, Avengersi, mamy problem. Wygląda na to, że AIM odkryło, że zhakowały ich systemy. Otrzymuje raporty o alarmach na granicy mrowiska. Musicie odszukać próbkę tej cząstki i wracać tu jak najszybciej. Nawet jeśli to znajdziemy, możemy nie zdążyć wrócić na czas. Zaraz, chyba wiem, jak ściągnąć was z powrotem. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. Żegnaj! No to jedziemy, Hulk! Ruszam na wrogów, ludziska! A gdzie oni są? Aha, tylko wieżyczki. Czy Hulkbuster samo jego pokazanie się zabiło wszystkich? Zostały tylko wieżyczki. Czy ci goście nigdy się nie nauczą? No żartujecie sobie. Coś jeszcze? Na szczęście mam znowu Hulkbuster. Dziękuję. No, fuck. Hej, skąd się to wzięło? W pobliżu jest sojusznik z ruchu oporu, potrzebujący pomocy.
zabieram jeżeń! Potrzebuję tutaj pomocy! Doceniam waszą pomoc, Avengersi! Udało się. Tio, rób swoje. Już jesteście bezpieczni. Dobrze. Wysyłam do was Tio, jednego z moich ludzi. Teleportuję was z próbką cząstki z powrotem do mrowiska. Teleportuję? No, to powinno być ciekawie. Proszę, pośpieszcie się, zanim do nas dotrą. Draśnięcie. Ktoś liczy wyniki? O, chyba wygrywam. Teraz się wkurzyło. Pim, gdzie ten twój człowiek? Powinien tam być. Avengersi, szybciej! Gdzie jest cząstka Pima? Zabierz nas do mrowiska. Potrzebują naszej pomocy. Gdzie jest cząstka Pima? O, dziękuję. Dostarczę cząstkę doktorowi Pimowi. Wy jesteście potrzebni na pierwszej linii. Trzymajcie się, to będzie ostra jazda. Czy już jesteśmy? No, halo? Avengers, lećcie tam i kupcie nam trochę czasu. Co się dzieje, Dricha? Zajmijcie to! Dołączę do was, gdy tylko się uda. Dobra, zjawili się Avengersi! Działajmy! Stanąłeś po złej stronie! I bum! Lecimy!
Cholera, niedobrze. Maszyna AIM przebije się w ciągu kilku minut. W takim razie załapmy go. Celujcie w wywietrzniki w nogach. Ha. Niezła robota. Ostrożnie, odwraca się. Fajne odwrócenie się, on puchnął. Jakoś marnie się czuję. Teraz zaatakujcie oko. Znowu się aktywuje. Co, powtórka? Boczne wywietrzniki przegrzewają się. Celujcie w nie. Ostrożnie, odwraca się. Dupa, daj to. Wasza szansa. Skoncentrujcie się na oku. Tęskniłem za tym. Mamy strzelać. Boczne wywietrzniki znów są odsłonięte. Żartujecie. Ja.
Ostrożnie. Odwraca się. Celujcie w oko. Po prostu prawie nie jest dobry. Nie. Jest? Proszę pana, wykryłem potężny sygnał teleportacji. Cholera! Co? No se żartujecie! Hank, musisz ewakuować mrowisko, natychmiast! Nie wydaje mi się. Hank, to raczej nie jest gotowe! Daj spokój, Tony, wyluzuj! Naprawdę? Niewiarygodne. Zadziałało! Gratuluję, doktorze Pim. Ruch oporu ma nową, imponującą broń. Są nawet ładne, kiedy są takie małe. Słodkie! Dziękuję wam. Jestem waszym dłużnikiem. Ej, ale to nadal nie zmienia faktu, że może być małe, małe, słodkie, urocze. Ale trzeba na to pamiętać, że to jest laser. Dziękuję za pomoc. Każę przetransportować na Chimerę potrzebne wam cząstki. Dzięki, doktorze. Wiem, że nie posłuchasz, ale i tak to powiem. Bądź ostrożny. Postaram się. Dobra, ja bym chciał tylko teraz wrócić na Chimerę. Czy teraz mi się uda na nią wrócić? Nie uda mi się. Dobra, zrobimy tak, bo tutaj tak będzie na Chimerze. Bo tutaj za bardzo nie będziemy chyba co robili. Tylko mówię, będzie zaraz Chimerka. I kończymy zaraz. Jeszcze raz chciałbym przeprosić za wczorajszy odcinek, ale on był no taki niestety jaki był. Znaczy on może był dobry, tylko problem był w tym, że jest spora luka pomiędzy wczorajszym a przedwczorajszym, no ale na to już nic nie poradzę. I zaraz trzeba wyjść po zdjęcia i po obiad coś. Oto cząstki obiecane przez doktora Pima. Powodzenia, Iron Manie. Dzięki. Ja... szczęście na pewno mi się przyda. Pim się gapi, a... A co dokładnie robi ten pancerz gwiezdny? Spotkajmy się w laboratorium technicznym, młoda. Przekonasz się sama. To jest bardzo ciekawe. Nie mam iść tutaj? Nie. To co zauważyła się? Jest nowy skin. Atmosfera. Aż mnie kusi, żeby pójść na górę. Każda przeprowadzona próba skończyła się źle. Ale nowy, zminiaturyzowany akcelerator to moja kolejna szansa. Dobra, jak to wygląda? Wygląda ekstra. Bo jest ekstra. Projekt widzimisię za 1,4 miliarda dolarów. Może spłonąć przy starcie, ale będzie przy tym cholernie dobrze wyglądać. Wszystkie systemy sprawne, ale ostrzegam, na trasie waszego lotu znajduje się ogromna burza. Czyli z deszczu pod rynnę. Cóż, i tak nie możemy dłużej czekać.
Tony, wgrałam trochę muzy, żeby cię nakręcić. O nie. Spoko, spoko, nie mojej. Poradzisz sobie. Dzięki. No dobra. 3, 2, 1. O, fajnie, że jest muzyka. Pony, wlatujesz wprost w układ burzowy. Widzę go, dzieciaku, ale nie ma już odwrotu. Dajcie spokój. A. Oddajesz! O fuck. Do diabła! Ta burza chyba usmażyła mi systemy! Kamala! Darwin! Jesteście tam? Do diabła, ludzie! System zaczyna mi się zbierać! Darwin! Kamala! Darwin, ja się palę! Odrzuć dopalacz! Jest, jest, jest! Mało brakowało! O kur... Panel słoneczny. Drugi panel słoneczny. Jednak nie. Chyba przeciekamy? Idealne lądowanie. Do diabła. Do diabła. W repulsorach nie zostało zbyt wiele mocy. Mam nadzieję, że nie będzie się tu roiło od strażników. Dobra, ale tu, czy my, tu się będzie roiło od strażników, czy nie, bo aż musiałem się pobawić w tym kostiumem, to był świetny. Zaczynamy w kolejnym odcinku. A co to jest? Ciekawe, że wciąż działają, chociaż drzwi są wyważone. To jest naprawdę ciekawe. Dobra, chciałem jeszcze zacząć nową rzecz. Bo to miałem zacząć już wcześniej, tylko ja się zacząłem bawić innymi masą innych rzeczy. Tu. Nie tu. Kolekcje, bossowie. Nie, kodeks. Kodeks, tak. Cyborgi. Boty pacyfikujące. Jest, Taskmaster. Jeszcze dwóch bossów zostało. Dobra. Ale to, co się będzie działo na tej stacji kosmicznej, zobaczymy w kolejnym odcinku. Będą jeszcze trzy inne adaptoidy. Już mam zawsze czucia. Więc na razie, cześć i pa.